Na finał turnieju wagi ciężkiej. Dwa półfinały widzieliśmy na samym początku transmisji. Jednym ze zwycięzców był Tenpa, Daniel Sam. Tak, Daniel Sam pokonał Yasina Bensalama przez jednogłośną decyzję. Trzeba jednak powiedzieć, że Anglik walczył dosyć ekonomicznie, nie szalał. Spokojnie wypunktował sobie dosyć chaotycznego Marokańczyka. W tej walce z Ben Sadikiem, dzięki temu spokojnemu stylowi, też warto zaznaczyć, Daniel Sam bez jakichś znaczących ciosów, obrażeń podchodzi do tej finałowej walki, a jego rywalem będzie reprezentujący Belgię Thomas Van Est, który pokonał Witalia Szemietowa. Uczestnik pierwszego półfinału. I powiedzmy sobie dwie rzeczy. Belg walczył krócej, bo znokautował Rosjanina już w drugiej rundzie, natomiast przyjął znacznie więcej ciosów niż Daniel Sam przez 9 minut walki. Półfinały były pomiędzy zawodnikami, którzy bardzo różnili się, jeżeli chodzi o warunki fizyczne. Zarówno Van Est, jak i Sam byli o dobre 10 cm wyżsi od swoich rywali. A teraz siłą rzeczy będą walczyć jak równy z równym. Weteran Daniel Sam. O 10 lat starszy od swojego rywala. I belgijski kolos Thomas Van Est. Myślę, że to na nim nie powinno zrobić wrażenia. Mniej doświadczony jest jego rywal z Belgii, ale chyba jesteśmy już gotowi do rozpoczęcia finału. You know the rules, yeah? Tak jest. Okay? Make a good fist for me, okay? Have a clean fight, yeah, guys. Shake hands and good luck. Jesteśmy gotowi. Walka dwóch byłych pretendentów do pasa mistrzowskiego wagi ciężkiej w Enfusion. Daniel Sam walczył o ten tytuł w 2014, Thomas Van Est w 2015. Obydwaj przegrali wówczas z Ismaelem Lazarem. Obecnie mistrzem jest Jafar Wilnis. Jafar Wilnis, który ostatnio częściej walczył w Glory niż w Enfusion. No, podobnie jak w pierwszej walce, Daniel Sam ma przewagę wzrostu i zasięgu i podobnie jak w pierwszej walce dosyć dużo używa kolan. Przynajmniej tak się wydaje po tych kilkunastu sekundach, które minęły. Ale już widać, że to będzie także w finale groźna broń Anglika. Van Est zajmuje środek ringu. Próbuje zapędzić gdzieś na obrzeża Daniela Sama. Ale dobry użytek robi ze swoich kolan Anglik. W pierwszym pojedynku z Szemietowem Van Est też musiał trochę przeczekać na pół rywala. Musiał go rozgryźć, teraz mocne kopnięcie i jeszcze poprawnym ciosem prostym Daniel Sam. No, wspomniałem już, że Thomas Van Est uczestniczył w tym roku w turnieju na Saint-Tropez Fight Night i tam mierzył się z wyższym od siebie, znacznie wyższym od siebie zawodnikiem, Thomas Mosny. Pokonał go właśnie dzięki dobremu dystansowaniu, dzięki prostym, dzięki używaniu kolan w klinczu. Zobaczymy, czy z Danielem Samem walka będzie wyglądać podobnie. Come
I na razie Van Este ma problem w zbliżeniu się do Sama. Teraz bardzo mocno zadany overhand. Aż mocne kopnięcie. Bardzo mobilny Sam, dobrze pracuje na nogach, nie daje się zapędzić w ruch. A nawet jeżeli to tak jak teraz jest w stanie szybko z niego uciec i jeszcze oddać wysokie kopnięcie. No właśnie z tego typu zawodnikami Tomasz Van Este ma największe problemy. Jeśli jest ktoś większy i się dużo rusza, no to to jest największy koszmar, można by powiedzieć, Belga. Teraz dobry, prawy, prosty ze strony Anglika. Pomimo tych gabarytów Daniel Sam jest całkiem szybki, a widzieliśmy jak szybkość poruszania się i ciosów Witalia Szemietowa sprawiła problemy Tomaszowi Van Este w finale. No jeśli ktoś walczy w wadze ciężkiej i jest szybki, no to to jest zdecydowanie wartość dodana. Ej, zobacz jak teraz daleko stoi Tomasz Van Este od swojego rywala. Nie wiem, czy nawet kopnięcie by dosięgło Daniela Sama z tej pozycji, którą zajmował Belg pod koniec tej rundy. Dobra runda Sama na otwarcie. No, bardzo dobra. Dosyć mocno okopany Tomasz Van Este. Sporo kolan na tułów, trochę middle kicków. Proszę popatrzeć na ręce zawodnika z Belgii. Od blokowania kopnięć są dosyć mocno zaczerwienione. Jesteśmy gotowi na rundę drugą. Finał nominalnie powinien mieć 3 rundy, chyba że będzie remis, wtedy będzie dogrywka. Ale przed nami jeszcze 6 minut kickboxingu, więc nie wyprzedzajmy wydarzeń. Znowu mocne kopnięcia, widać jak szybki jest Daniel Sam w porównaniu do Belga. Nie może wdrożyć swojej taktyki Tomasz Van Este. Belg w ogóle nie jest zwrotny w tej walce. On niby naciska, stara się nadawać tempo, ale tak naprawdę szybkość robi w tym pojedynku wielką różnicę. I też świetne dystansowanie. Lewy prosty pracuje bez zarzutów u Daniela Sama. Podwójne kopnięcie. Najpierw na nogę, potem pod prawy łokieć. Zobaczmy jak teraz wyjdzie z rogu Daniel Sam. Wszystkim. Niekonwencjonalnie. Ale podobnie jak w pierwszym pojedynku, w pojedynku półfinałowym, Daniel Sam wie co robi, dużo myśli w ringu, podejmuje dobre decyzje, kiedy jest blisko narożnika, nie chce wchodzić w wymiany, tylko klinczuje i szybko walka przenosi się na środek. Ale trzeba też powiedzieć, że nie jest tak, że Daniel Sam w tym klinczu nic nie robi. Oczywiście, on zaznacza swoją przewagę mocnymi kolanami na tułów. Podobał sobie jednak prosty w tej rundzie przede wszystkim Anglik. Ale to bardzo mądra taktyka. I wsadził pod łokieć jeszcze middle kicka Van Estowi. Świetne kolana. Bardzo mądrze walczy Anglik. Jeszcze jedno. I teraz bardzo dobry low kick, który wytrącił z równowagi Van Este. Celny prosty poprawił jeszcze niskim kopnięciem Danielson. Noszę wrażenie, że jedynym pomysłem Belga jest
ta jedna decydująca sytuacja, gdzie będzie mógł wejść do półdystansu, zadać jakiś mocny cios. Może na chwilę Anglik się odkryje, może prawy sierpowy dojdzie do głowy, ale nic takiego na razie nie ma miejsca. Ale to wszystko jest może. Widzieliśmy przed chwilą Van Este przed clinch. Dwa ciosy nie trafiły. Nie było tutaj żadnych wątpliwości, a za swoje problemy tylko został skarcony kolanem. Zupełnie nieobita w tym pojedynku twarz Daniela Sama. Dwie rundy dla Daniela Sama. Thomas Van Este musi coś zmienić w tym pojedynku, żeby wyjść z niego ze zwycięską ręką. Zaszarżował Van Este, ale od razu szybka kombinacja. Widać różnicę szybkości między tymi dwoma zawodnikami właśnie na takich akcjach. Szybka kombinacja Sama tutaj ostudziła zapędy Belka. Wraca do prostego Daniel Sam. No i teraz powalony Van Este, niestety nie widzieliśmy czym, ale to będzie koniec. Musimy liczyć na to, że realizator szybko nam pokaże powtórki. No ależ musiało to być mocne, skoro Thomas Van Este nie może się podnieść, nie może wyciągnąć ochraniacza. No to popatrzmy, co się stało. Ach, mocny prawy sierpowy. Złożył się Thomas Van Este. Nie wiem, czy tam jakiś mięsień nie poszedł. Stracił przytomność przez chwilę Belg. Bardzo tutaj opuścił dłoń, próbował niby zadać kontrę, chociaż to taka bardzo niefrasobliwa próba i Daniel Sam wiedział, co robi. Trafił jeszcze za ucho, to naprawdę mocno trzęsie w puszce mózgowej i efekty są takie właśnie, jak widzieliśmy. Thomas Van Este odłączony pada na ring, a Daniel Sam jest zwycięzcą naszego czteroosobowego turnieju w wagi ciężkiej. No dodajmy do tego, że w pełni zasłużony. Z pięciu rund nie przegrał żadnej. Ciężko nawet powiedzieć, że przegrał minutę w tym swoim występie łączonym Daniel Sam. A my za chwilę będziemy oglądali drugą walkę o pas. Waga do 75 kg między Diogo Calado a Azizem Kalla. Zanim to nastąpi, jeszcze oficjalnie ogłoszenie zwycięzcy turnieju wagi ciężkiej. Daniel Sam. Once again, Fusion Lab Abu Dhabi.